Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 15 wersetu. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Mentalność sługi to jest mentalność człowieka, który nie wie, jakie są plany Pana. Nie wie tego. Wielu ludzi staje w miejscu braku zainteresowania planami Boga. Dlaczego oni stają w tym miejscu? Dlatego, że to są ludzie mający mentalność sług. Sługa, ktoś, kto ma mentalność sługi, nie będzie się interesował wieloma rzeczami. On nie będzie chciał poznać planów Bożych, celów. On będzie się jakby będzie się interesował, wiecie czym? Wytyczną dla niego. Wytyczną. Co mam robić, Panie Boże? Jeżeli się modlę taką modlitwą, co mam robić, Panie Boże, to jest modlitwa mentalności sługi. Co mam robić, Panie Boże? Sługa się interesuje tym, co ma robić. Co mam zrobić? I to w zasadzie jego nie interesuje więcej. On jest zadowolony z tego, że on wie, co ma zrobić. A Jezus mówi, już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Wszystko, co słyszałem od Ojca, oznajmiłem wam. Co was dotyczyło i co was nie dotyczyło. Oznajmiłem wam. Kim jest przyjaciel? Przyjaciel to jest ktoś, z kim ma się relacje w pewnym sensie dotyczącą wszystkich dziedzin w życiu. Nie można powiedzieć, że mam przyjaciela od tej i od tej dziedziny życia. Przyjaźnię się z tym człowiekiem, bo łączą nas, nie wiem, wspólne wędkowanie. To jest mój przyjaciel od wędki. Prawda? Przyjaciela definiuje to, że wszystko wie o tym, kto z kim się przyjaźni. On wie. Teraz, jakie Bóg ma podejście? Czy on chce, żebyś wiedział wszystko? Pytanie, czy ty chcesz wiedzieć wszystko? Czy ciebie to interesuje w ogóle? Czy ciebie interesuje tylko to, co ty masz robić? Bo to, co ty masz robić, przyniesie sukces tobie, jak ty będziesz robił to, co masz robić. Rozumiecie? Jak zrobisz to, co masz zrobić, to ci przyniesie sukces. Ale jest w przyjaźni coś więcej. Na przykład, jeśli ludzie się ze sobą przyjaźnią, to tam następuje coś takiego, jak na przykład wzajemne powierzanie się sobie. Ludzie wiedzą o sobie więcej niż muszą. Więcej. Czasami ta wiedza nie jest fajna. Na przykład wiesz o człowieku, zaczynasz wiedzieć o człowieku rzeczy, które nie są atrakcyjne. Które nie są ciekawe. Na przykład my do społeczeństwa, w którym żyjemy, podchodzimy w ten sposób, że
ubieramy się w taki sposób, żeby się na przykład podobać społeczeństwu. W ogóle wiecie o tym, że się ubieracie dla ludzi? Nie? Nie wiedzieliście? Nie. Nie. Nikt się dla siebie nie ubiera. Każdy, kto mówi, że ubieram się dla siebie, dbam o siebie, dla siebie, jest hipokrytą. Każdy. Wiesz doskonale, że akceptujesz siebie w stanie absolutnego zewnętrznego nieładu. Tak? Stajesz rano, nieuczesana, nieumyty, buzi śmierdzi. Ok? I teraz proszę mi powiedzieć, może macie inaczej, bo mi osobiście nie przeszkadza mój stan, kiedy jestem sam. Przeszkadza wam wasz stan, jak jesteście sami? Sami. Nie? Nie. Mi też nie. My się podszykowujemy dla ludzi. Ubieramy się dla ludzi. Dziewczyny, robicie makijaże dla ludzi. Żeby się ludziom podobać. Nie sobie. To trzeba się z tym bardzo w ogóle jasno określić, czemu ja to robię. Wiecie, bo to łatwo w ogóle wpaść w taką hipokryzję w ogóle, wiecie, że robię to dla siebie i tak dalej, wiecie. Nikt dla siebie nie robi takich rzeczy, nikt na świecie. Chyba, że ktoś jest tak silnie zaburzony, że jest tak niepogodzony ze sobą, rozumiecie, że nie może na siebie w lustrze spojrzeć bez makijażów, bo tak siebie nienawidzi. No rzeczywiście są takie jednostki chorobowe, ja nie mówię tam F ileś, już nie wiem, która to taka jest F. Ale się śmieję, bo wie, co to jest F. Takie są wytyczne w chorobach i zaburzeniach psychiatrycznych. F1, F2, F40, F80 i tam pod każdym z nich jest zdefiniowane inne zaburzenie. Rozumiecie? Takie bardzo szczególne na przykład, nie? Lęk przed pogrzebaczem na przykład. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Zanim się śmieliśmy chyba z Przemkiem, że jest zdefiniowany lęk przed tym, że cię obserwują kaczki. Na to się leczy. To polityczne. Na to się leczy. To jest choroba psychiczna. Są ludzie, którzy się boją, jak na niego patrzą kaczki. I tacy ludzie idą do psychiatry i się leczą na to. I to jest zdefiniowane jako choroba. Lęków zdefiniowanych pod tymi F-kami jest ponad 700. Na dzisiaj, a ciągle tworzą się nowe, bo ludzie się ciągle boją nowych rzeczy, nie? A więc też być może są zaburzenia tego rodzaju, że człowiek nienawidzi siebie, jak jest tam nieubrany, nieumalowany, są silne zaburzenia. Generalnie podszykowujemy się dla ludzi, żeby się ludziom podobać. I to jest jedna ze składowych naszego poczucia własnej wartości. I to też trzeba w ogóle uznać. Rozumiecie, to też wielu ludzi nie chce uznać. No takie są fakty. Na nasze poczucie własnej wartości składają się również opinie środowiska, które jest wokół. Ja nie mówię, że na naszą wartość, tylko na nasze poczucie własnej wartości. To są dwie różne sprawy. I teraz przyjaciel wie wszystko o przyjacielu. Zna jego słabsze strony, zna jego słabszy czas, trudności różne. Jezus mówi, nazywam was przyjaciółmi. Bóg chce przyjaźnić się z człowiekiem w Chrystusie Jezusie. On chce przyjaźni z nim. Ta przyjaźń będzie polegała na tym, że kiedy rozbudowujesz relacje z Bogiem, to dowiadujesz się od Boga różnych rzeczy. I ktoś powie, chyba nie chcesz mi powiedzieć, że Bóg mi będzie mówił o swoich słabościach. Ja nie wiem, o czym ci będzie mówił Bóg, twój przyjaciel. Ja tego nie wiem. Jaka będzie
będzie relacja między wami. Rozumiecie? Wiem, że bycie w przyjaźni to bycie głęboko poinformowanym o drugiej stronie. A więc ludzie, którzy mówią, ja nie wiem, co tam Bóg dla mnie ma, to są słudzy. Ja nie wiem, co tam Bóg naszykował dla mojego życia, to mówi sługa. Sługa, nie przyjaciel. Ten człowiek nie wszedł jeszcze w przyjaźń z Bogiem. On jeszcze jest na etapie sługi. Jeszcze mówi, co mam czynić, Panie? Gdzie mam pójść, Panie? Co mam zrobić, Panie? Już bardziej śmiało mówi Ojcze. No też mówi to samo. Co mam zrobić, Ojcze? Gdzie mam pójść, Ojcze? Z kim się mam spotkać, Ojcze? Ale sługa. Sługa. On nie wie. Nie wie do końca. Jeśli mnie tu zapytał, a skąd ty wiesz tyle o tym Bogu? A skąd ty wiesz, co tam Bóg myśli? Bo jestem jego przyjacielem, bo się z nim przyjaźnię. Mamy takie rozmowy przyjacielskie. On mi mówi, co myśli, ja mówię, co myślę. Się wymieniamy się takimi w ogóle rzeczami. Nie tylko na mój temat. Ja już naprawdę z tego honoru wam mówię, nie pamiętam, kiedy ja przyszedłem do Boga, powiedziałem, co mam robić, Boże. W którą stronę mam iść. Bo to się rozmywa później w przyjaźni. Wiecie, o co chodzi? To się rozmywa. To tak jak jest zgrane małżeństwo, to ono funkcjonuje w takich realiach bardziej intuicyjnych już. Rozumiecie? Bo to przyjaźń tak funkcjonuje w takich intuicyjnych relacjach. Taka jest ta przyjaźń. Że ludzie jakby czytają siebie nawzajem. Oni wiedzą o swoim życiu. Otwierają się na siebie. Bóg chce się otwierać na człowieka. A człowiek musi chcieć, w ogóle chcieć tego. A nie, co mam robić, gdzie mam pójść, z kim mam się skontaktować, co mam mówić. Rozumiecie? Jezus uczy ich tutaj, że przeszli już ten etap. Już ten etap jest za nami, mówi Jezus, kiedy nazywałem was sługami. Bo wy nie wiedzieliście wcześniej, co ja czynię. A teraz wiecie. Bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Wszystko, zobaczcie, co on powiedział tak. Wszystko, co słyszałem od Ojca, oznajmiłem wam. Wszystko wam oznajmiłem. Nic przed wami nie zataiłem. A on słyszał różne rzeczy od Ojca. Nie tylko rzeczy na ich temat. Nie tylko rzeczy o ich życiu. Ojciec się dzielił z synem różnymi rzeczami. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ten werset, na tym wersecie wiele różnych nurtów chrześcijańskich zbudowało fałszywą teologię. To jest werset o tak zwanej predestynacji. Czyli szeroko pojętym wybraniu. Na tym wersecie na przykład zbudowali ludzie całą doktrynę kalwinizmu i różnych pochodnych. Że polegało na tym, że są ludzie wybrani przez Boga,
niektórych Bóg sobie wybiera, aby ich zbawić. Rozumiecie? Dramat. Dramat. Ale Jezus mi o tym tutaj mówi. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. Jezus mówi tutaj o czasie, kiedy jeszcze nie byli na ziemi, kiedy jako duchy byli tam, po tamtej stronie. Tam ich wybrał. Co to znaczy, że ich wybrał? Co to znaczy kogoś wybrać? Wybranie kogoś nie jest sprzeczne z wolną wolą człowieka. W jaki sposób Bóg wybrał? Ano wybrał w ten sposób, że zwracał uwagę na to, kto zwraca uwagę na Niego. I tych wybrał spośród wszystkich. Oto ci, których nazywamy wybranymi. Gdyby to się działo na przykład w jakiejś takiej sytuacji życiowej, byłby na przykład ktoś, kto by przyglądał się tobie, przyglądał się jakiejś grupie ludzi, która robi tę samą rzecz. Na przykład ludzi, którzy w jednym lesie zbierają grzyby. Obserwowałby ich i patrzył, którzy rzeczywiście tych grzybów szukają, a tych, którzy po prostu chodzą sobie po tym lesie i się rozglądają. Wszyscy są na grzybach. Powiedzmy, jest ich tam 30 osób, wszyscy poszli na grzyby, zatrzymali swoje samochody przez lasem, wzięli koszyki, nożyki i weszli do lasu na grzyby. I wszyscy mieli założenie w swoich sercach, że nazbierają grzybów. Ale ktoś obserwuje ich i widzi, że jedni z nich siedzą nosem w ściółce, przepatrują centymetr za centymetrem, a inni po prostu chodzą i sobie pogwizdują, to spojrzą na krzaczek, to spojrzą na żuczka. Rozumiesz, o co chodzi? O, czasem znajdą jakiś grzybek. I teraz on ma za zadanie wybrać grzybiarzy. I on wybiera tych, co ryją nosem w ściółce. Oni są wybrani. Ale nie stało się to dlatego, że on miał takie widzimisię. Tylko stało się to tak dlatego, że oni wykazali inicjatywę. I wybranie, o którym tutaj mówi Jezus, nie ma nic wspólnego, tak, z wybraniem człowieka bez względu na to, co on sobą prezentuje. To nie jest takie wybranie. Wybrałem was. Nie wy mnie wybraliście. To nie wy mnie wybraliście. Co on tutaj rozbija w tym sformułowaniu, że nie wy mnie wybraliście, że to, że tu jesteście, to nie dotyczy jedynie tego, że to wy mnie zauważyliście, ale że ja również zauważyłem was, tak? Którzy szliście przez życie w celu zauważenia mnie. Bo Bóg patrzy na ludzi, którzy go szukają. I wybiera tych, którzy go szukają. Rozumiecie? Jakkolwiek go szukają, nieważne. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. Kiedy jest się wybranym, kiedy jest się już po tej stronie Bożej, to również przyporządkowane jest tobie przeznaczenie. I czym jest przeznaczenie? To jest bardzo ważne.
I tutaj znowu wielu ludzi buduje fałszywego, który mówi: Bóg ma dla mnie plan. Albo na przykład: mam dla ciebie słowo od Boga, Bóg ma dla ciebie plan. To nie jest sprawa skończona, Bóg ma plan. Ja z tym planem, ten plan, to jest kolejna herezja. Bóg ma plan dla ciebie. Tutaj jest w ogóle bardzo dokładnie opisane, co to jest ten plan. Co to znaczy, że On kogoś do czegoś przeznaczył. I przeznaczyłem was, abyście szli. Okazuje się, to już jest coś, co oni muszą robić. Sami muszą robić. Nikt ich tam nie poniesie. Ludzie mówią: skoro Bóg mnie przeznaczył do tego, żebym był, nie wiem, apostołem, to ja na pewno będę apostołem. Ja mówię: ty chyba śnisz. To bzdet. Najpierw musisz, przyjacielu, zacząć iść w tą stronę, która się nazywa apostolstwem. Czy też jakąkolwiek inną stronę. Pan mnie przeznaczył bo do tego, abym był człowiekiem biznesu, byłem na spotkaniu z prorokiem, położył na mnie ręce, powiedział, że będę biznesmenem, bo Pan mnie do tego przeznaczył. I on siedzi na dupie. A tu jest napisane: i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. A więc okazuje się, że te przeznaczenie jest ściśle związane z tym, że ci ludzie zaczynają wykonywać konkretne kroki w daną stronę. W innym wypadku ono jest martwe samo w sobie. Nie posiada mocy stwórczej takie przeznaczenie. Czyli można być przez Boga przeznaczonym, ale jeśli się nie pójdzie i nie wyda się owocu, to przeznaczenie przyjdzie przed nosem człowieka. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Tutaj dbałość jeszcze wchodzi. Jeszcze dbać musicie o to, mówi. Później. To nie jest tak, że to się wam przydarzyło, to po prostu przeznaczenie. Stąd ja często używam sformułowania łaska pracująca. Powtarzam po Pawle. Jest łaska pracująca. Paweł mówi: nie ja pracowałem, lecz łaska, która jest we mnie. Jest łaska pracująca. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Kiedy? Na pewno daje Bóg. Kiedy? Kiedy się idzie i owocuje i dba się o owoc, który się wytworzył. Tacy mają pewność, że o cokolwiek zwrócą się do Boga, w ich życiu to się pojawi. A duchowe nieroby mogą się powoływać na imię Jezus 24 godziny na dobę i nic się nie wydarzy. Trzeba umieć te rzeczy czytać. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie najpierw niż was znienawidził. Mówił im, żeby byli razem. Pokazuje im coś. Mówi: bądźcie razem. Mówię wam, żebyście się wzajemnie miłowali. I zaraz mówi do nich: świat was nienawidzi. Pokazuje im, że miłość, tą realną miłość, znajdą między sobą. Oni jej nie znajdą gdzieś. Między sobą ją znajdą. Tam ją w pełni odnajdą.
Świat, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie najpierw niż was znienawidził. Jezus mówi, to ja byłem pierwszy, to się nie dziwcie, że was nienawidzi. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest z jego, bo świat miłuje to, co jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Mówi, dlatego was świat nienawidzi, bo staliście się inni niż ten świat. Nienawidzić, krótko powiedziawszy, nie chcieć oglądać swoimi oczyma. Prawda? Nie chce was oglądać. Dlaczego on was nie chce oglądać? Ludzie często się w kościele mówią, czemu nie chce mnie, czemu mnie nie akceptują? No dlatego, że no nie jesteś z tego świata. Oczywiście wielu chrześcijan zachowuje się po chamsku na wzór tego świata i się dziwią, czemu ich świat nie akceptuje. Natomiast to nie ma nic wspólnego z tym, co tutaj jest zapisane. Prezentowanie Chrystusa w świecie, jeżeli powoduje, że świat cię nienawidzi, to jest norma. Jeśli natomiast prezentujesz negatywne zachowania światowe w tym świecie i świat cię nienawidzi, no to normalna sprawa, że cię nienawidzi. Rozumiesz? Tylko ty nie masz na co się uskarżać. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy niż Pan Jego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. On mówi o tym, że jeśli jesteśmy jak On, myślimy jak On, rozumiemy jak On, mówimy jak On, zachowujemy się jak On, to wtedy wtedy będzie zero-jedynkowo. Jedni nas po prostu odepchną, ale inni nas przyjmą. Jedni nie będą nas słuchać, inni będą. Zrobimy różnicę. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Zrobią to dlatego, bo będziesz jak on. Więc jedni cię przyjmą, tak jak przyjęli jego, inni cię odrzucą, tak jak odrzucili jego. Nie będzie tych pośrodku. A, w porządku, możesz być. Nie. Albo cię przyjmą, albo cię odepchną. I się nie wolno dziwić ani jednemu, ani drugiemu. Tutaj mała dygresja. Jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą, to nie chodzi o to, że ci, którzy nas nie odrzucą, to się zaraz nawrócą. Nie. Tu chodzi o to, że oni intuicyjnie wyczują w nas Chrystusa. Nie wiadomo, kiedy oni się nawrócą. Może na naszych oczach się nie nawrócą, ale na pewno nas nie odrzucą i na pewno będą nas słuchać. Rozumiecie? Bo z takimi ludźmi możecie się spotykać. Wielokrotnie się wydaje nam, że ci, którzy nas nie odrzucają, winni się zaraz ponawracać, ale niekoniecznie, o tym nie mówi to słowo. Oni będą zachowywać twoje słowa w sercu, będą o nich rozmyślać, będą rozważać te słowa. Rozumiecie? I będą te słowa w nich wydawały owoc, krok po kroku. I często ty dawno już znikniesz z ich życia, a oni wtedy chwycą się tego słowa. Często się dopiero w niebie o tym dowiesz, być może. Bo z tym dowiadywaniem w niebie, tak sobie ostatnio myślałem, tak często sam mówiłem, że się dowiem w niebie, kogo tam przyprowadziłem do nieba i tak w pewnym momencie sobie pomyślałem, w ogóle skąd ja takie rzeczy wziąłem? Tak sam się zastanowiłem nad tym. Mówię, Panie Boże, wierzę w to. Mówię, nie, ja w ogóle nie mam podstaw, żeby w to wierzyć, tym bardziej, żeby to głosić. Mówię, no bo kurczę, przecież to są w ogóle jakieś miliardy ludzi w ogóle. To w ogóle, skąd ten pomysł, że ja tam
wszystkich spotkam, wszystkich zobaczę. Wiecie, o co mi chodzi? To jest szok w trąbkach w ogóle. Skąd taki, wiesz, aż mnie ruszyło, kiedy mówię, takie oświetlenie przyszło na mnie, kurczę. Mówię, no przecież rzeczywiście, skąd ja takie mam pomysły w ogóle? Koniecznie wszystkich spotkam, że tam ktoś nawróciłem, w niebie się spotkamy, ale nie wiem, czy w tym niebie się spotkamy. Przecież w ogóle nie mamy tu dowodu, że się w niebie z kimś tam spotkam. Może się spotkam. No przecież nie, bo to co w wieku, to nie jest jakaś butelka po wodzie mineralnej, tylko to jest jakaś cholernie potężna przestrzeń. A tych ludzi Bóg wie jedyne, ile ich tam jest. Przez te całe życie ziemskie. Tak? To w ogóle... No to jakieś pomroka jakaś taka mnie nawiedła, to karmiła w tym temacie. Teraz już tak nie mówię, że tam się spotkam. Zobaczę. Nie wiem, czy zobaczę. Boga na pewno tam będę widział, to jest wiem jedno. A co tam będzie dalej, to nie wiem. Może się tam ktoś mnie spodziewać będzie. Lubili mnie, to może tam. Gdybym nie przyszedł do nich, nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Widzisz, wielokrotnie, kiedy mówisz do ludzi prawdy Boże, głosisz do nich, to ty nie wiesz, w jakiej ty roli jesteś w danej chwili. Ty możesz być w roli ratownika jego życia, to jest możliwe. Ale możesz być w roli sędziego jego życia. Może być tak, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy i na każdą sprawę jest dwóch lub trzech świadków. Może być tak, że głosisz do kogoś Ewangelię, on jej nie przyjmuje, tej Ewangelii, jej nie przyjmie i pójdzie do piekła, a potem stanie na sąd przed wielkim białym tronem i tam, kiedy księgi zostaną otwarte, sędzia przypomni mu to, że mu głosiłeś. Będziesz świadkiem zajścia. Rozumiesz? Stąd jest napisane, czyż nie wiecie, że i aniołów sądzić będziecie. My będziemy współsędziami. Będziemy współsędziami. I Bóg powie tutaj, Kuszorom miał się mówić, ja, powie jakiś tam Janek, w życiu, Panie Boże, w życiu. A on powie, nie? To zobacz, co tutaj jest napisane. Tam kiedyś szedłeś w ogóle przy centrum i Małgosia Pańczyk tam w ogóle stała i podeszła do ciebie i zapytała cię, czy ty w ogóle wiesz, że Jezus żyje? Że on umarł za twoje grzechy? Ta mała Małgosia, tak. Mój sędzia tam był posłany. Posłałem sędziego swojego. Mój sędzia tam stał. Wiecie, o co chodzi? Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Różne przyczyny są, dla których się znajdujemy w różnych miejscach i do różnych ludzi głosimy. Często ludzie mówią, wiesz, tyle się głosi na ulicach się ludzie nie nawracają. Kto ci powiedział, że z ulicy ludzi mają nawracać? Skąd ten pomysł? Masz głosić. Po co? Zaraz mi się chce powiedzieć brzydkie słowo. Po co? Bo masz głosić. Bo jesteś głosem. Masz głosić. Bo być może już zaczyna się sąd nad tym człowiekiem teraz. Nie wiesz tego. Więc głoś. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi. W ogóle wiecie, że to rozwiązuje masę różnych problemów z innymi religiami niechrześcijańskimi. Kto mnie nienawidzi, ojca mego nienawidzi. Nieprzyjęcie Jezusa jest
automatycznym nieprzyjęciem Boga. Dlaczego? Bo do Boga się nie można dostać inaczej niż przez Jezusa. To ekumeniczne układy, które są katolicy, muzułmanie, buddyści, wszyscy inni, wiecie, wszyscy mamy jednego Boga. Wszyscy mamy jednego Boga. Nie, nie mamy jednego Boga. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, które nikt inny nie czyni, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i nie znienawidzili zarówno mnie, jak i Ojca mego. Gdybym nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił. Czynienie różnego rodzaju działań wśród ludzi ze świata, działań Chrystusowych, tak, jest tym samym, co głoszenie do tych ludzi. Wszelkiego rodzaju manifestacje Ducha Świętego, wszelkiego rodzaju manifestacje mocy Bożej są na tym samym poziomie sądu. Rozumiecie? Ludzie uzdrowieni w imieniu Jezusa, którzy nie przyjęli Jezusa, zostaną osądzeni na podstawie tego, że zostali uzdrowieni. Bo to był manifest Boży w ich życiu. Manifest Boży. Bóg nie zrobił tego po to, aby się oni nawrócili, prawda? Ale jeśli oni się nie nawrócą, to będzie to świadek na sądzie. Akt ich uzdrowienia. Nie świadkiem na sądzie. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Jezus mówi, że nie ma nic na Niego. Nic. I w ogóle mega istotną rzeczą jest, żeby na nas nigdy nic nie było. Dbałość o to jest bardzo ważna. Nie, żeby nie było żadnego haka. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. On tutaj mówi ciekawą rzecz, bo mówi, gdy przyjdzie Duch Święty, mówi o wylaniu Ducha Świętego, złoży o mnie świadectwo. Czyli będą się działy, Jezus mówi, przeróżne sytuacje. Do apostoła mówi, będą się działy bardzo różne, dziwne rzeczy. Przez różnych ludzi się będą działy. To będzie mój Duch Święty, który będzie składał świadectwo o mnie. Ale dalej mówi, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Co to oznacza? Widzisz, dzieją się przez różnych ludzi różne rzeczy na świecie. Ludzie mogą uzdrawiać setki, tysiące ludzi. Ludzie mogą mieć potężne służby ewangelizacyjne. Może potężnie działać Duch Święty przez różnych ludzi na świecie. Nic nie może cię to obchodzić. Twoja rola to składać świadectwo o Jezusie, bo z Nim od początku jesteś. Co to znaczy, że jesteś z Nim od początku? Wiesz, kiedy jest Twój początek? Kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha. To jest Twój początek. Możesz sobie zapisać nową datę urodzenia. Kiedyś przez kilka pierwszych lat nawrócenia Norbert Marczyński posługiwał się datą urodzenia swojego nawrócenia. Ktoś by zapytał, ile masz lat? Ja 6. Tak chodził do ludzi. Rozumiecie? Miał taki dynks. Bo rzeczywiście to jest początek. To jest początek. Od początku z Nim jesteś. To składaj te świadectwo o Nim. To nie sugeruj się tym, co się tam dzieje u innych, w innych służbach, w innych miejscach. To w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia dla Ciebie.
Ty od początku z Nim jesteś i to ma dla Ciebie znaczenie. To Wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać Was będą z synagog. Więcej. Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto Was zabije, będzie mniemał, że spełnił służbę Bożą. Jezus mówi, zrozumcie i nie dziwcie się temu, żebyście się nie zgorszyli, ale nie uważajcie, że to jest wielki skandal, to co się w ogóle teraz dzieje w Waszym życiu. Wow, ale straszne sprawy. Jezus mówi, wyłączać Was będą z synagog, czyli będą Was wyrzucać z miejsc kultu Boga. Rozumiecie? Wyrzucać z miejsc kultu Boga. Więcej mówi, nadchodzi czas, kiedy każdy, kto Was zabije, będzie uważał, że pełni służbę Bożą. Czy wiecie, że każdy hejt na nas, każdy, znaczy ja każdy to ja nie wiem, ale większość hejtów to jest od ludzi, którzy wierzą w Boga. Od chrześcijan. My mamy mało hejtów od niechrześcijan. Znaczy, jest ich coraz więcej. Ale zasadniczo i tak jeszcze duża większość jest od chrześcijan. Bo oni mniemają, że oni pełnią służbę Bożą. Rozumiecie? Do mnie ludzie wypisują takie historie, że się w głowie nie mieści. I oni uważają, że oni spełniają teraz służbę. Ostatnio do mnie pisał taki artysta i napisał do mnie: Arturze, chodziłem z tym od dłuższego czasu, Duch Święty mi powiedział i on mi tam wyjaśnia, co mu Duch Święty powiedział na mój temat, czego ja tam nie powinienem robić i jak ja tam niszcząco działam w kościele. I on mnie napomina. I ja takich rzeczy mam masę. On uważa, że on pełni służbę Bożą. Rozumiecie? On jest absolutnie przekonany, że on ma rację, że to Duch Święty mu powiedział. Ja się nie dziwię temu, bo ja znam ten werset. W ogóle, wiecie, znasz takie wersety i żyjesz nimi, to nic dziwnego, bo wiecie, ja nieraz tutaj spotkałem, kurczę, bo tak podważają prawdy, które głosimy, ja mówię, ale powiem Ci więcej, oni uważają, że mają rację, że pełnią służbę Bożą. Pełnią służbę Bożą. Modlą się, abyś umarł. Modlą, żebyś nie żył, żebyś nie głosił, żebyś nie uczył, żebyś w ogóle nie uwalniał poselstw proroczych, żebyś nie działał, wiesz, nie wypowiadał się. Co, żeś nie żył? Bo uważają, że takich prowadzi Bóg. I nie ma się co temu dziwić, bo nie gorszcie się tym, że będą Was wyrzucać z miejsc kultu Bożego i będą Was też chcieli zabić. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. No nie znają. To nie znaczy nawet, że ktoś się nie narodził na nowo. Bo narodzenie na nowo nie przekłada się jeden do jeden na poznanie dogłębne Ojca i Syna. Ileż ludzi jest narodzonych na nowo, a poprzez swoje zaburzenia utknęli w takich formułach religijnych, że zaprzeczają w ogóle, no wręcz fundamentalnym prawidłom Bożym. Zaprzeczają im. Lecz to Wam powiedziałam, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja Wam powiedziałem, a tego Wam od początku nie mówiłem, bo byłem z Wami. Oni wyjaśnia, dlaczego od początku im tego nie mówił, że nie było potrzeby, aby on im te rzeczy mówił, ponieważ był blisko. Widzicie, on ich chronił. Oni nie wiedzieli o tym. Oni nie mieli pojęcia, że kiedy Jezus z nimi chodził, to on ich chronił.
była ochrona. On, kiedy oddaje się w ręce Żydów i Piotr tam się rzuca temu jednemu, tam ucho obcina tym mieczem, a Jezus mówi, ale zostaw. Czyż nie mógłbym wezwać teraz tysięcy aniołów? Oni byli chronieni przez Niego. On nawet nie tłumaczył tego, że będą mieli jakieś różnego rodzaju ciężkie prześladowania. Bo z nimi był. Tak naprawdę one by go nie trafiły. Poza tym wszystkie były skierowane na Niego wtedy. Rzadko oni mieli wtedy problemy. Ich problemy się zaczęły później. Zauważacie to? Kiedy on chodził z nimi, to cała siła diabła była skierowana na Jezusa. On chciał Jezusa sprzątnąć. Jezusa. Czasem jakieś tam osoby poboczne, jakiegoś Łazarza, który był żywym świadectwem w ogóle manifestu życia nad śmiercią, chciał szybko sprzątnąć, rozumiecie? Ale zasadniczo to było to, że Jezusa trzeba sprzątnąć. Czemu? Diabeł zna prawdę. To, że on jej nie stosuje, przyjaciel. To, że on jej nie szanuje, to, że on w ogóle nie reaguje na nią jak należy, to jest inna para kaloszy, on zna prawdę. On wie, że jeżeli się uderzy pasterza, to owce się rozbieżną. On wiedział, że jak rozwali Jezusa, kiedy chodzi po ziemi, to będą nici z chrześcijaństwa. Rozumiecie? On był skierowany na Jezusa, a nie na nich. Ale potem, kiedy Jezus odszedł i posłał Ducha Świętego, tego samego Ducha, który był w Nim, kiedy chodził po ziemi. I ten Duch Święty wszedł w narodzonych z Bożego Ducha ludzi. To wiecie, co się stało? Diabeł otrzymał nowy cel. Nowy cel. On atakował Jezusa, bo był w Nim, bo był w Nim Duch Święty. On dlatego Jezusa atakował. Bo Jezus manifestował Ducha Świętego. Dzisiaj Kościół manifestuje Ducha Świętego. I diabeł w ogóle chce niszczyć tych, którzy chodzą w Duchu Świętym. Uwierzytelniał się też przez swoje słowa. Mówił, pamiętajcie, powiedziałem wam to, ale też chodziło o to, aby oni się nie bali. Wiesz, jak kto, twój mentor, ktoś, kogo szanujesz, mówi do ciebie, słuchaj, pojedziesz tam i tam, napotkasz tam takie i takie przeszkody, takie i takie problemy. To ty się nie dziwisz, jeżeli napotykasz. One nie napawają cię strachem, lękiem. Ty po prostu wiesz, że są. Tym bardziej jak twój mistrz powie, że spokojnie pojedziesz dalej. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Wciąż był zdziwiony, że oni go nie pytają, dokąd idzie. On chciał, aby oni go pytali, dokąd on idzie. Dlaczego? On prezentował Ojca. On prezentował nową erę. On prezentował nowy naród, nowe miejsce życia. On chciał, aby oni byli zainteresowani tym. Nie tylko jego osobą, ale tymi właśnie sprawami. Dlatego zdziwiony. Nie pytacie mnie, ale że wam to powiedziałem, sputek napełnił serca wasze. Oni się zasmucili tym, że odchodzi. Nie rozumieli, że to, że on odchodzi, to są drzwi do ich sukcesu życiowego. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Oni nie rozumieli tego, że ich siła będzie tysiąckroć większa niż teraz. Oni się czuli dobrze przy Jezusie.
Oni się czuli przy nim dobrze. Rozumiecie? Dobrze. Ale bycie przy nim nie czyniło ich zwycięzcami. Oni mieli mieć własny sukces w życiu. Oni przed założeniem świata zostali powołani do tego, aby mieć własny sukces w życiu. Rozumiecie? On mówi, przyjdzie Duch Święty. Duch Święty, nie wiecie, o co chodzi jeszcze. Nie wiecie, o co chodzi. On was wypełni. On da wam siłę. Będziecie jak ja. Nie będziecie ze mną, tylko jak ja. Słuchajcie. Nie będziecie ze mną, tylko jak ja. Wolą Boga nie jest to, abyś był z Bogiem. Wolą Boga jest to, abyś był jak Bóg. To jest wola Boga. Moją wolą nie jest to, żeby moje dzieci były ze mną. Ja nie chcę, żeby moje dzieci były ze mną. Ja chcę, żeby moje dzieci były jak ja. Jak mój syn będzie jak ja, to pójdzie przez życie jak przecinak. Jak on w wieku 24 lat przyjmie mój potencjał teraz, to on w wieku 50 lat zrobi 5 razy tyle niż ja. Rozumiecie, o co chodzi? Jezus wiedział, że kiedy oni przyjmą Ducha Świętego, to oni zrobią więcej niż on. A oni byli do niego przyklejeni. Przyklejeni. Rozumiecie? Lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. On wiedział, że jeżeli on nie odejdzie, nie przyjdzie Duch Święty, bo Duch Święty może być tylko jeden na ziemi. Rozumiecie? Nie ma takiej konfiguracji. Jak on chodził po ziemi, Jezus miał pełnię Ducha Świętego. Nie było tak, że on mógł tego Ducha udzielić. Na zasadach takich, teraz wlewam w was tego Ducha i chodźcie jak ja. Nie. On musiał odejść. On musiał przyjść, on jakby musiał zdać Ducha, w cudzysłowie, tak roboczo to. On musiał go zdać tam na górze, aby Duch Święty mógł wstąpić z powrotem na ziemię w tych ludzi. To nie było takiej akcji magicznej, wiecie, że on tam jakoś podzieli tego ducha między tych ludzi. To nie tak działa. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Często ludzie wierzący mówią, że Duch Święty jak mnie przekona, to przestanę to robić. Ale Duch Święty przekonuje świat o grzechu. Duch Święty nigdy nie przekonuje odrodzonego z Bożego Ducha człowieka o grzechu. Nigdy. A wiecie czemu? Odrodzony z Bożego Ducha człowiek jest zjednoczony z Duchem Świętym. I najdrobniejszy akt chęci ze strony odrodzonego z Bożego Ducha człowieka powoduje, że człowiek ów zaczyna widzieć swój problem i umie sięgnąć po rozwiązanie. Taką konstrukcją jesteśmy. I to przekonanie o grzechu to jest o
grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Duch Święty przekonuje świat o grzechu, nie grzechu, nie grzechach, tylko grzechu. On nie przychodzi do odrodzonych z Bożego Ducha ludzi i przekonuje ich o ich grzechach. Nie przychodzi do świata też, nie przekonuje ich o ich grzechach. Często ludzie mówią, jak wszedł Duch Święty do mojego życia, to zostałem przekonany o tym, że jestem mordercą, złodziejem czy założnikiem. Ja mówię, bzdury powiem. Duch Święty, jak przyszedł do twojego życia, jeśli przyszedł do twojego życia, to przekonał cię o jednej rzeczy. Że nie oddałeś życia Jezusowi. On cię przekona o tym, że nie uwierzyłeś w Jezusa. Po to Duch Święty jest. Duch Święty przekona świat o grzechu, czyli o tym, że nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Sprawiedliwość to jest to, że na tronie z Bogiem zasiadł człowiek, czyli zjednoczenie. Duch Święty przekonuje człowieka o zjednoczeniu. I mówi do człowieka tak, najpierw go przekonuje o tym, że nie przyjął Jezusa, potem go przekonuje o tym, że jak przyjmie Jezusa, to będzie zjednoczony z Bogiem, a po trzecie, o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. Czyli po trzecie przekonuje człowieka w świecie o tym, że diabeł jest pokonany. Takich trzech rzeczy dokonuje Duch Święty w świecie. Przekonuje człowieka o tym, że nie przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Przekonuje człowieka o tym, że Jezus Chrystus jako człowiek zasiadł po prawicy Boga. Czyli, że każdy, kto przyjmie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zjednoczy się z Bogiem na zawsze. I o tym, że szatan został pokonany. O tym przekonuje Duch Święty człowieka. I w tym momencie, jak człowiek przyjmuje to przekonanie, tak, to się naradza, to się rodzi z Bożego Ducha, oddaje życie Jezusowi. Jak się da przekonać o tych rzeczach? Jak się nie da przekonać, rozumiecie? Nie łyknie tego, to się nie nawraca. Takie jest działanie Ducha Świętego w świecie. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Tak Jezus kończy tą wypowiedź. Co to znaczy nie możecie znieść? Kolejne wersety o tym mówią. Będziemy o tym sobie mówić na następnym spotkaniu. Oni nie mieli Ducha Świętego. Nie byli w stanie tego przyjąć. Nie byli w stanie zaskoczyć tych rzeczy. Nie? Nie mogli tych rzeczy zrobić. Nie mogli ich pojąć. Dlatego mówił do nich tylko dotąd. Potem tylko wyjaśnił na temat Ducha Świętego. Bardzo dużo mówi tutaj Jezus o Duchu Świętym w tych swoich wypowiedziach. Mówi o tym, jak bardzo istotna jest świadomość tego, że On mieszka dzisiaj w nas jako Święty Duch. Rozmyślajcie o tym. Moje życie to życie w Duchu Świętym. Życie, które jest ukierunkowane na przeżywanie wewnętrzne Boga, przez to widzę zupełnie inaczej niż ten świat. W ogóle inaczej. A to robi właśnie Duch Święty. Rola Jego jest nieograniczona w zasadzie. Dobrze. Mamy 20.